Dzień dobry, Sławek Jastrzębowski, witamy pana Pawła Kukiza. Dzień dobry, panie Pawle, czy pan mnie słyszy? Już teraz jakieś drobne kłopoty na początek, to dobrze zwiastuje dla tego wywiadu. Ja kłopotów nie mam, panie redaktorze, dzień dobry, wszystko jest w porządku. Panie Pawle, o co tu w ogóle chodzi? Bo teraz tak, pan jest antysystemowcem, pan potem się związał trochę z PSL-em, teraz się pan z kolei związał z PiS-em. I taki zwykły człowiek, który pokładał ich ciągle, chce pokładać w panu nadzieję, panie Pawle, zastanawia się, ale o co tu chodzi? W co on gra? Czy on się nie pogubił, ten Paweł? Przede wszystkim chodzi o to, że nie jestem przekonany, czy rozumiemy podobnie system. Podobnie jak pan rozumie, panie redaktorze, system? Co to jest system według pana? A tutaj jakieś takie, proszę pana, odpytywanki. To ja panu powiem, jak ja rozumiem system. Ja niestety nie jestem najlepszego zdania o polskim systemie, ponieważ wydaje mi się, że w Polsce pewna grupa ludzi poniekąd przy pomocy prawa zawłaszczyła sobie możliwość wybierania zwykłych obywateli. To tutaj troszeczkę taka definicja pośrednia. Dla mnie system, według mnie, i jest jedna z definicji systemu, dla mnie najbliższa, to jest to pewien zespół norm prawnych, przepisów, które determinują, które określają relacje władza-obywatel. Pan mówi o systemie jako o grupie osób. To nie jest grupa osób, w pewnym sensie tak, ale... Prawo pozwala tym grupom osób na przestrzeni od 1945 roku być po prostu właścicielem obywatela, ponieważ obywatele nie mają takich praw, nie mają zapisów w prawie takich, by mogli się w jakikolwiek sposób władzy przeciwstawić, do czegoś władzę zmusić. Mają takie prawo, i to połowiczne, jedynie raz na 4 lata przy urnach wyborczych. A potem ruki paszwami, to co zrobi partia wybrana, a partia, która zostaje wybrana na 4 lata, uzyskuje praktycznie te same instrumenty sprawowania władzy, co kiedyś PZPR, czyli może zawłaszczyć władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą. I to dotyczy i PSL-u, i Platformy, i PiS-u. Panie Pawle, ja to rozumiem. To jest system. A nie system, sekundę, system to nie jest Kaczyński albo Tusk, tylko system to jest prawo, które pozwala Tuskowi i Kaczyńskiemu sprawować władzę w sposób autorytarny i każdemu innemu Hołowni też. Ale to systemem nie jest, tak jak pan mówi, Tusk czy Kaczyński. No oni są częścią systemu, bo oni chcą ten system utrzymywać i czerpać z niego profity. Nie. Tak czy nie, proszę pana? To jest system. Antysystemowiec, może mi pan to powiedzieć? System to jest prawo, które stawia partie polityczne i związanych z nimi ludźmi, tych spadkobierców okrągłego stołu, ponad obywatelem. To jest system. Nic innego. I jestem cały czas antysystemowy, ponieważ usiłuję to zmienić. System, ustrój państwa determinuje, określa ordynacja wyborcza, sposób wybierania posłów. Dlatego z uporem walczę o to, by to obywatele wybierali posłów, a nie szefowie partyjni. Dlatego walczę o to, by to obywatele wybierali sędziów, przynajmniej w tych najniższych instancjach, a nie byli oni wskazywani przez partię. Polityczne. Dlatego walczę z korupcją i proszę o takie, czy domagam się takich legislacji, takiego prawa, które tą korupcję przynajmniej pohamuje. Dlatego walczę z sitwami, dlatego chcę referendów, dlatego Dobrze. I tak dalej, i tak dalej. Panie Pawle, ale najpierw pan walczy sam, ma pan 42 posłów w roku 2015, potem pan tych posłów trochę gubi i 6 ma pan ich w ostatnich wyborach. Nie gubię, tylko dają się kupić, proszę pana, bo taki jest system, który polega na
tym, że się jestem. Ja nie taka. Panie Pawle, ale nie ma, uczciwych ludzi? Czy nie ma uczciwych ludzi w tym kraju? No przed panem siedzi, no na przykład. Więc i to mówię zupełnie poważnie, bez żadnej tutaj autokreacji. Ja wie pan, ja na przykład za tamte pierwszy rok tej kadencji pieniądze oddałem na jakieś tam cele dobroczynne. No i na sprawę, że mam komfort, bo mam pieniądze z tytułu praw autorskich. No i stać mnie na tego typu gest. Nie chciałem żadnych spółek Skarbu Państwa od pana prezesa Kaczyńskiego. Nie chciałem żadnych ministerstw. Żadnych panie ministerstw. Dobre, czy proponował? Czy proponował? Nie. Spółki mówią o synekurach, mówią o ministerstwach, mówią o wejściu do rządu, a to potem z automatu wiąże się też ze spółkami. Na przykład pan, niekoniecznie dla mnie, ale na przykład to tak jak na zasadzie żony pana Sobolewskiego, czy tak jak wcześniej teściowej Aleksandra Grada i tak dalej, bo to jest system. Ale to widzę, że pan wchodzi w jakąś tam rodzaj koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. To nie jest koalicja, wy tego nie rozumiecie. To jest porozumienie. Tak, to jest porozumienie programowe. Ja się z nimi nie umówiłem na to, że będę się dzielił Jastrzębską Spółką Węglową, jak to jest tutaj w praktyce. Taki ZSL na przykład, PSL, cały czas mi się to myli jednak. Pan to specjalnie zrobił teraz. Aż tak dobrze mnie pan nie zna, panie redaktorze, żeby wiedzieć, specjalnie czy niespecjalnie. Specjalnie pan to powiedział, ten ZSL. No nie zna pan mnie tak dobrze, bo gdyby pan mnie dobrze znał. Gdyby pan mnie aż tak dobrze znał, to wiedziałby pan, że w tym mieszkaniu w Warszawie, o którym pańska swego czasu gazeta pod pańską dyrekcją pisała, że je ukradłem, że mieszkałem w nim ponad 20 lat, gdyby pan mnie znał. Tak nie pisałem, że ukradłem. No, tak nie było. Coś, czy sterowkami zrobiliście ze mnie złodzieja i tego panu mi ciężko było i panu i pańskiej gazecie zapomnieć. No ale jakoś pan to przecierpiał, panie Pawle. Przecierpiałem, no cierpię cały czas, jeszcze nie do końca przecierpiałem. Ale widzi pan jeszcze... Twarz mam cierpiętnika w tej chwili. Było ciężko. Dobrze, wszedł pan w porozumienie programowe z Prawem i Sprawiedliwością, a jednak Prawo i Sprawiedliwość pan krytykuje. Tu przed chwilą padło nazwisko pewnego... Krytykuje system, proszę pana, który umożliwia... Nie, przed chwilą pan skrytykował konkretnego człowieka. Krytykuje konkretnego człowieka, właściwie jego żonę, która garściami korzysta z systemu. Proste, gdyby nie było takiego systemu, gdyby system zabraniał sitw, gdyby system zabraniał, tak jak w naszej ustawie antykorupcyjnej, jest jedna na przykład bardzo fajna z mojej perspektywy sprawa, mianowicie zakaz zajmowania czy łączenia jednocześnie mandatu posła, senatora, wójta, burmistrza, prezydenta miast z możliwością zatrudnienia w spółce, w cudzysłowie oczywiście zatrudnienia, bo najczęściej to jest tylko na papierze, w spółce Skarbu Państwa, w spółce, w której minimum 10% udziału posiada Skarb Państwa, czy w spółce samorządowej. Czy nie będzie można już być burmistrzem na przykład miasteczka jakiegoś, dostawać 8 tysięcy na rękę z tytułu sprawowania funkcji, a drugie 8 czy 18 dorobić sobie w wodociągach i jakichś tam innych... Panie Pawle, ale pan mówi tak, wchodzę w porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością, ponieważ chcę przeforsować ważne dla Polski ustawy, ale jednocześnie to Prawo i Sprawiedliwość zachowuje się nieetycznie, niemoralnie. No pan wchodzi, umawia się pan z ludźmi, którzy według pana zachowują nieetycznie i niemoralnie, no to proszę pana... A z kim mam się umówić? Z panem mam się umówić na co? Możemy się umówić. Na Radkę chyba, wie pan. A pan nie ma mocy sprawczych. Moce sprawcze ma Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast nie mam, ale jutro wiadomo, co to będzie. Wszystkie partie polityczne w Polsce są w mniejszym lub większym stopniu zdegenerowane. Wszystkie absolutnie będące u władzy. Wspomniał pan PSL. Czy pan nie pamięta już, w jaki sposób PSL opanowało wszystko praktycznie na prowincji? Pamiętam, że pan chodzi. Więc każda podobnie z Platformą, podobno te wszystkie umowy USOWy na stacjach benzynowych, na cmentarzach i tak dalej. To jest właśnie system. System, który umożliwia jumakom korzystania z ustroju napisanego pod jumaków. Na co się pan partyjnymi. Umówiłem się na antykorupcję. Ustawa antykorupcyjną jest już na stronach sejmowych, można ją przeczytać, jest bardzo ładna. Obowiązuje już we Włoszech i rzeczywiście pohamowała proces korupcji. Rozmawiałem o tej ustawie z byłym wicepremierem Luigi Di Maio i od nim dostaliśmy właśnie w prezencie ten akt, tę legislację. Umawiałem się na dzień referendalny
w samorządach, umawiałem się na sędziów pokoju, umawiałem się na rozpoczęcie prac i to jest bardzo ważne. To jest właśnie kluczowe, nie wiem czy do zrobienia w tej kadencji, ale przynajmniej z tej kadencji rozpocząć pracę nad nadaniem każdemu obywatelowi Rzeczpospolitej biernego, indywidualnego prawa wyborczego, ponieważ w tej chwili prawo wyborcze bierne, czyli możliwość startowania do Sejmu, mają tylko nominaci partyjni, jeszcze inaczej, nie istnieje indywidualne prawo startu do Sejmu. Pan nie może po prostu sobie jako Sławomir Jastrzębowski wystartować z Warszawy do Sejmu. Pan musi założyć w minimum połowie, pan musi stworzyć jakieś stado, i wspólnie z tym stadem w 21 okręgach, czyli w połowie okręgów w Polsce, założyć swoje komitety. W sumie tych posłów, tych kandydatów nie musi być tam 20 i tak dalej. Więc to nie jest demokracja, to jest jakieś... Przede wszystkim ustawa antykorupcyjna, która w dużym skrócie, ta ustawa antykorupcyjna mówiłaby, że jeżeli coś zrobiłeś, to już koniec, kropka, dożywocie, nie pracuje. Tak, jesteś wykluczony z życia publicznego. Tam jest kilka aspektów. Wykluczony z życia publicznego. Do końca twojego życia. Podłego i nędznego życia. Koniec to. No podłego i nędznego, bo złodziej jest podły i nędzny. No, czy to czerwony, czy to czarny, no nie ma znaczenia. Natomiast w pierwszej kolejności wyklucza z życia politycznego, z życia publicznego, ale są jeszcze dwa pozostałe te aspekty bardzo istotne. To jest zakaz łączenia, jak już mówiłem, sprawowania mandatu posła, senatora, burmistrza, wójta, prezydenta miast z pracą w spółkach Skarbu Państwa. Się wybiera albo jedno, albo drugie, pieniążki skąd chcesz brać. No i trzecia sprawa, bardzo istotna, to jest obowiązek prowadzenia na bieżąco rejestru umów partyjnych i rejestru wpłat. I wtedy będziemy wiedzieli, skąd pan Biedroń ma pieniądze na przykład na wiosnę, chociaż ona podobno już się zamienia w jesień, średniowiecze, coś tam, nie wiem. W każdym razie Co za złośliwość. Złośliwość. Dla mnie ja wolę jesień od wiosny na przykład. Więc wie pan, no to dla mnie akurat... Albo będziemy wiedzieli, skąd ma pieniądze pan Hołownia. Ja pamiętam, jak ja się zwracałem w 2015 roku, a przecież nie dostawaliśmy subwencji, jak zwracałem się do ludzi z prośbą o pieniądze, do tych samych, którzy dzisiaj krzyczą, dlaczego potencjał zmarnowałeś, nie stworzyłeś struktur. Ja go pytam, a ile wpłaciłeś na nasz ruch? A on mówi, no a ja nie, ja po co mam wpłacać, co ty nie masz? No więc nie miałem. Więc ludzie przez 4 lata płacili 90 tysięcy złotych na Kukiz 15. W tym samym momencie partie miały dziesiątki milionów złotych plus zaprzyjaźnione media. I tyle. No więc teraz w tej chwili już będą musiały partie polityczne na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej publikować imiona, nazwiska darczyńców i wysokość wpłat, jakie są na partie kierowane. Wtedy będziemy wiedzieli, skąd pan, który ostatnio twierdził, że on ma tam dziesiątki czy tam setki tysięcy złotych miesięcznie, skąd on te pieniądze pozyskuje. Panie Pawle, a pan nie ma takiego wrażenia, że Kaczyński i PiS traktują pana troszeczkę przedmiotowo, bo im oczywiście. Tam Gowin im fika i mówi tam, ja wam powiem. Ale a Kaczyński policzył i mówi tak, nie zgadzają mi się szabelki, to wezmę sobie tego Kukiza. Nie? Oczywiście. Jak się pan czuje, nie ma pan jakiegoś dyskusji? Ale ja się doskonale się czuję, jak widać. Ja tak samo mam świadomość, że gdyby prezes Kaczyński nie potrzebował tych szabelek, to być może nie byłby tak bardzo skłonny wprowadzić sędziów pokoju, antykorupcję, antysitwy i tym podobnych spraw i rozpocząć prac nad nadaniem biernego prawa wyborczego indywidualnego każdemu obywatelowi. To jest handel swego rodzaju. I wie pan, ja akurat z tej sytuacji... Strasznie cyniczne to jest. Na to co ja poradzę? No przecież to nie jest szampo. No szampo to nie perfumeria, proszę pana. W związku z tym niestety już się pogodziłem, nauczyłem się też, nałożyłem na siebie taki klosz ochronny, już mam po prostu emocje. No biceps, do pańskiego to w życiu nie doścignę, chociaż pan by troszeczkę tak zmizerniał, nie wiem, tak mi się wydaje, tak to wrażenie, a to może kamera. Ale wie pan, no naprawdę jestem szczęśliwy, że jest taka sytuacja, no bo to po prostu w jakiś sposób Prawo i Sprawiedliwość też no, musi się pochylić nad jakimiś tymi naszymi postulatami, ale odnoszę też wrażenie, że wiele z tych spraw, choćby sędziowie pokoju, jest to instytucja bliska prezesowi i zdaje sobie sprawę z tego, że ta
instytucja w znaczny sposób przyspieszy postępowania, ta opieszałość sądów będzie znacznie zmniejszona. Panie pośle, a tak półprywatnie, to pan przyszedł do Kaczyńskiego, Kaczyński do pana i pan uważa, że Kaczyński jakim jest człowiekiem? Jak by go pan ocenił? Trudno powiedzieć, jak kto, znaczy jakie co było z tymi przyjściami, czy kto... Ja to pamiętam, jak do kogoś przychodzę. Ja mam od 2015, ja też pamiętam, ale od 2015 roku tych spotkań było sporo i o ile w tamtej kadencji trudno było cokolwiek osiągnąć, no to w tej chwili pojawiła się sytuacja, z której staram się korzystać. Powtarzam, nie dla własnej kieszeni, a dla przyszłości kolejnych, dla kolejnych pokoleń, między innymi też i pańskich dzieci i w przyszłości wnuków i tak dalej, i tak dalej. I koniec. I na tym to polega. Jaki jest Kaczyński? No Kaczyński jest osobą w takich relacjach osobistych bardzo sympatyczną, bardzo z takim poczuciem autoironii, też humoru, tego typu humoru, który jest mi też bliski. Natomiast oczywiście zrobiono z niego potwora. Nie uśmiecha się tak jak Tusk i być może stąd jakieś takie czasami kiepskie o nim opinie, że tak powiem. Panie Pawle, na koniec namówię pana na coś takiego w rodzaju takiej mikrospowiedzi. To znaczy, no wie pan, po pierwsze, czy pan nie żałuje, że pan wszedł do polityki? Bo przecież pan już był super świetnym, fantastycznym rockmanem. Ja pamiętam jako dzieciak, słuchałem pana Skóry i w ogóle Skóra, proszę pana, tam 5 milionów wyświetleń na YouTubie i nagle pan wchodzi do polityki, mówi pan tam zdania, nie będę panu przypominał, bo to nie chcę takich rzeczy robić, ale mówi pan zdania, że do polityki nie, a potem pan wchodzi, robi nie, pan... To ja wiem, że pan 20%, proszę pana, 20% Polaków, to jest kapitał nieprawdopodobne. 20% panu uwierzyło, 42 posłów pan w wyborach prezydenta, panie redaktorze, pan doskonale wie, więc pan niech ludziom tutaj też ich nie nakręca i kitu nie wciska. Pan doskonale wie, jak ta scena polityczna wygląda, skąd się biorą pieniądze, że bez pieniędzy niczego pan nie zrobi, że czym innym są wybory prezydenckie, gdzie ludzie głosują na zasadzie też na przekór i tak dobrze, dalej, i tak dalej. Panie, ale właśnie. Sekundę, momencik. Dobrze, kapitał, dobrze. Jeżeli mamy mówić o kapitale, to zacznijmy od 8%, a nie od 20%, bo zacznijmy od wyborów parlamentarnych. Czym inne są wybory parlamentarne, a czym inne są wybory indywidualne, prezydenckie i to są zupełnie inne sprawy. Przy prezydenckich możesz, tak jak teraz Hołownia, mówić właściwie ogólnikami, że właściwie niczego nie mówisz i tylko fajny jesteś i ludzie głosują na tego fajnego emocjami. A z kolei już przy parlamentarnych już musisz dać program, już musisz już się określasz. Już na przykład tracisz przedsiębiorców, bo jesteś za bardzo socjalny, albo tracisz proletariat, bo jesteś za bardzo proprzedsiębiorczy i tak dalej. Wie pan doskonale. 8 i 8 pan zdobył, bardzo dużo. Teraz dalej, już panu wcześniej mówiłem. 8 i 8. No i dobrze, powtarzam jeszcze raz, co pan by zrobił, jakby pan stworzył, to pan mi może da radę, jakby pan stworzył struktury dysponując przez 4 lata. A już, zadam proszę. Bardzo 90 tysiącami złotych. Dam panu za darmo radę. Trzeba było zrobić partię i brać pieniądze z budżetu państwa. Ale jak? To pan już wtedy albo panu daje, albo manipuluje. Znaczy pan doskonale powinien wiedzieć, że ruchy obywatelskie, jeżeli dostaliśmy się jako ruch obywatelski, a nie byłem w stanie, nie zdążyłbym założyć partii politycznej pomiędzy... No co pan kiwa głową? No niech pan idzie, niech pan spróbuje teraz założyć partię polityczną, to pan poczeka pół roku co najmniej. A wtedy jeszcze w sytuacji takiej, kiedy dostanę te 20%, jaki panu niezależny sąd założyłby by partię w ciągu 3 miesięcy? Panie Pawle, ale popełnił pan jakiś błąd czy nie? No bo pan ma teraz 4 osób. Każdy popełnia błędy. No to jakie, niech pan powie teraz, jak chętnie wysłucham. Wie pan, no nie wiem, jaki w tej chwili, nie będę sam siebie analizował, niech pan mi powie, jakie błędy popełnia. Ja nie jestem od tutaj, wie pan, mogę mówić, jak jestem wspaniały, a nie o tym, jakie błędy popełniam, najchętniej. Natomiast na pewno były jakieś błędy. No błędy były przede wszystkim podstawowe, że za mordę tego wszystkiego nie złapałem, że tego pluralizmu było za dużo. No ale ja marzę o takim państwie właśnie pluralistycznym, więc nie będę za mordę chwytał. No i tyle, cała filozofia. Poza tym, no mówię, może rzeczywiście trzeba było założyć
założyć partię polityczną, bo to jest jako i traktować to jako instrument przytyczny. Natomiast subwencje mi nie przysługiwały po prostu, bo tak jest, to jest też kolejny dowód na to, co partie mogą wyprawić, jaka jest pozycja partii naprzeciw pozycji różnych tam innych ruchów obywatelskich, stowarzyszeń i tak dalej. Partie mają wszystko ułatwione, partie mają subwencje, partie mają znacznie łatwiej przy tym zbieraniu tych podpisów, mniejsze terminy i tak dalej, i tak dalej. I to chcę zmienić, bo to jest właśnie system. Ja chcę, żeby ludzie łączyli się w partię, żeby najpierw został dany delikwent wybrany i namaszczony przez obywateli. Każdy ma jakiś tam światopogląd, więc potem po dostaniu się do Sejmu łączy się w jakieś tam stado albo lewicowe, albo prawicowe, ale partia ma charakter oddolny i konsensualny, a nie autorytarny, odgórny, który jest wynikiem tego, że to oligarchia partyjna wskazuje, kto będzie w Sejmie. Pan już przed wyborami w Sejmie może orientacyjnie powiedzieć, kto w tym Sejmie się znajdzie, bo pan spojrzy tylko na listy partyjne i pan widzi jedynka, dwójka, trójka wejdzie z tej partii, w Sejm wejdzie tylko jedynka, z tej nie wejdzie nikt. I panu już tego posła wybrali. No to ten wybrany, ten nominat kogo będzie słuchał? Pana czy woza partii? Woza partii. I to chcę zmienić. To jest najważniejsze. Panie Paweł, ja muszę kończyć. Musimy kończyć. 20 minut rozmowa. Ja panu chcę powiedzieć, że życzę panu powodzenia, życzę panu, żeby te ustawy udało się panu przegłosować razem z PiS-em, bo to są potrzebne ustawy. No jak, nie przegłosują, to ja nie zagłosuję za ich ustawami i koniec. No i to jest odpowiedź na panią, że będzie jak Kaczyński pana oszuka. No to nic nie będzie, bo ja wtedy nie zagłosuję, ja wtedy oszukam Kaczyńskiego, no i finał. Nie oszukujemy się, panie Pawle. Ale właśnie o to chodzi, nie oszukiwać. A do muzyki, a propos, już kończę, teraz ja skończę. A do muzyki wracam, bo właśnie 3 dni temu dostałem całą przepiękną, chyba z 10 piosenek do opracowania, napiszę teksty. W tej chwili już mam ku temu nastrój, więcej czasu, spokojniejszą głowę. Super, a co to będzie za muzyka? No piękna będzie, proszę pana. Piękna muzyka, ale z Borysewiczem czy... Nie, no sam, znaczy po prostu z muzykami, no nie, Borysewicz wątpię, czy chciałby z jakimś wstrętnym kolaborantem PiS-u, jak większość tej celebrytki, pojęcia nie ma zielonego o podstawach ustrojowych, ja już nie mówię o jakichś rzeczach istotnych, ale o podstawach. To będą takie rock'n'rollowe ballady, co to będzie za muzyka, bo musimy już kończyć. O muzyce się nie mówi, muzykę się gra, muzykę się pokazuje, jeżeli będę miał skończone, to sam się do pana redaktora odezwę i sobie posłuchamy. Dobra. Bardzo się cieszę. Dziękuję panu. Miłego dzionka i wszystkiego. I wzajemnie. I wszystkiego dobrego i niech się uda. Pozdrawiam. Tak.